Ja nawet miesiąc nie minął, Konstantynopol odbili, no co za... Witam wszystkich imperialistów, tutaj Luka z naszego challenge'a Moskwą na poziomie Very Hard. No nie mam wyboru, żeby wziąć tutaj jakiegoś sensownego rywala, to musi być Osman. Tak czy siak wiem, że Osman mnie w którymś momencie weźmie na rywala. Węgry mogą dołączyć już za ziemię, no ale to wciąż jest groźne. A teraz to oznacza, że ten fort ma być zawsze włączony, po prostu zawsze. Stoczmy teraz wojnę z Kazaniem i jego sojusznikami. Będzie to głównie wojna po pieniądze, ni mniej ni więcej, jak i odbicie może tej jednej prowincji od Kazania. No na pewno nic więcej, bo no koalicja by mnie po prostu zarąbała. No takimi bitwami rozpoczynać wojnę to ja mogę. Po prostu easy job. Za chwilę zakończymy Krym. Bardzo szybko. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jako drugą ideę myślę, że weźmiemy handlową, żeby ją teraz tutaj rozwijać jak najszybciej, a dopiero trzecią weźmiemy religijną. Może weźmy najpierw technologię, żeby nie mieć aż tak do tyłu. Jezu, Kazań to już po prostu w ogóle niszczymy tutaj po całości, to może zajmiemy ich terytoria. Ja chyba nie będę musiał zdobywać tej fortecy, nie? Zgadza się. No to po całej kazańskiej armii. Pamiętajcie, że na poziomie Very Hard, jeżeli taki Uzbek ma do wyboru toczyć walkę o przetrwanie, kiedy walczy z Transoksjaną, czy dojechać gracza, zawsze wybierze dojechanie gracza, bo jest głupi. Tym razem zdecydowanie agresywną ekspansję bierzemy. Bierzemy tylko te dwie prowincje, w sumie tutaj to nawet przekażmy to do Permu, to jeszcze mniej dostaniemy. A tylko że jak tak wezmę do Permu, to... A, też mogę, no to wyjebiście. Zerowa agresywna ekspansja, pieniążki, war reparation, trade power, wyrąbiście. Trochę strat ponieśliśmy. Nie, tego pretendera ja zdecydowanie nie chcę mieć na tronie. Ogólnie zwasalizuję sobie Great Order, co mi da ponad limit tutaj relacji, ale da nam to możliwość odbicia bardzo dobrych prowincji sunnickich. Nie, jednak wziąłem ich bezpośrednio na wasala, będę poprawiał z nimi relacje. Przez długi czas. Okej, mamy okazję zaatakować Osmana. Właśnie wypowiedział wojnę Mamelukowi. Głupia pała nie chciała brać ze mną sojuszu, to teraz za to zapłaci. Trudno, zadłużamy się, szykujemy się na wojnę. Będziemy mieli po swojej stronie Węgry. Powinniśmy dać radę. 10 armat i dużo piechoty. Na taką wojnę na pewno potrzebujemy ikony z dyscypliną. W sumie jakbyśmy mieli tutaj jeszcze pana z dyscypliną zamiast moralami, też byłoby bardzo dobrze. Udało mi się rolnąć bardzo fajnego dowódcę. Może nam się tutaj uda to szybko popodbijać. Myślę, że z kozaków sobie weźmiemy zwiększenie limitu naszego wojska. Bardzo nam się to przyda, chociaż... Ach, lecimy po bandzie. Dobra, tutaj dajmy im to, poprośmy o pieniądze za jakiś czas, żeby mieć na tą wojnę. Na pewno się zadłużę i to bardzo. Pozostałe estate'y też rozwijmy jak najbardziej. Prośmy o te punkty, chociaż kapa administracyjnych zaraz będę miał. No to lecimy, trzymajcie kciuki, bo będzie ostro. Mam nadzieję, że Węgry cały Bałkan to dla siebie nie wezmą. Chociaż dużo tego chcą, ale takie Edirne chyba tutaj Bizancję mogę wypuścić, mogę. Okej, na razie mamy bardzo duże szczęście podczas oblężeń, tylko strzeliwuję i zdobywam te forty. Jakbym prowadził armię osmańską, a nie moskiewską. No, widzę, że wojna z Mamelukiem raczej już dobiega końca, więc zaraz się możemy spodziewać trudności w tej grze, trzeba Karaman jednak w white pisować. No pewnie, że ich chcemy spalić za taką dyscyplinę, znaczy tutaj armię profesjonalizm, jak najbardziej Karaman. Pozbędziemy się go z tej wojny, wyjebiście, chociaż tak na wasala, ech, za duży. Wojna z Osmanem, a ja se stawiam pałace, bo czemuż by nie. Pierwsza i jedyna chyba bitwa wygrana z Imperium Osmańskim, bo tu już nadciąga dużo więcej. Oj, to będzie rzeźnia totalna, ale przynajmniej mamy góry, mamy góry. No padnij, żeż wreszcie, ile razy tą dwunastkę zobaczę, padnij, kończymy tą wojnę. Nie no, to są jakieś jaja. I kolejna ważna bitwa z Osmanem, ale ją wygraliśmy na szczęście. No teraz niech Węgrzy sobie tutaj przejdą i zajmują mi resztę. Serio, tu się desantują? Nie! Nie wiem, wygląda to, że chyba Anatolię będę musiał zabierać, albo tutaj te prowincje, żeby odciąć ich od Mameluka i żeby nie zdobywali większej ilości tych prowincji. No jakby głupia pała chciała sojusz, byłoby znacznie łatwiej, ale teraz jak wezmę ich prowincje, w życiu już nie będą chcieli sojuszu. Chyba, że tu Syrię se wypuszczę.
Nie, no już za dużo mam tych wasa. Chociaż nie ukrywam, że bardzo mnie kusi, żeby przekazać Konstantynopol chociażby właśnie Węgrom, bo to będzie zawsze nasz sojusznik z potencjalną kiedyś unią personalną, bo może Anusz nam wpadnie, niż Osman, który będzie mi się wbijał w plecy. Kusi mnie to, ale... Kurka, opcja Bizancjum, i które ma całe Bałkany i Anatolię, jest znacznie lepsza. No nie, wojska węgierskie dostają w papę od Osmana. Tak ostro, jak oni są zacofani? Ósmą nabił? O kurde. My toczymy walkę, nawet dość wyrównaną, dochodzą nasze posiłki. Bardzo fajnie i gdzieś tu... Edirn mogę odbić, wyjebiście, będzie dla nas i na naszego Bizancjum. Jeszcze jakby to mi odbili w międzyczasie, też byłoby bardzo dobrze, bo byśmy sobie to zajęli. Lecimy jak najszybciej na drugą stronę i Anusz nam się to uda zrobić, powiem wam szczerze. Myślę, że tak sobie zakończymy tą wojnę. Pieniądze, tutaj weźmy prowincję do wypuszczenia Bizancjum. Tutaj odetniemy ich jakoś od Mameluka. Może następnym razem Mamelukowi się poszczęści w wojnie z Osmanem. Ewentualnie my się na tyle zbliżymy, żeby wziąć z nim ten sojusz przed kolejną wojną. Byłoby wyjebiście. Na agresywną nawet nie spojrzałem, ale no te liczby pokazują, jak przekoksany jest Osman. I tylko to, że wojska miał w Egipcie, nas uratowało. Tworzymy Bizancjum. Wreszcie mi state doszły. Nie zauważyłem tego, że tutaj mogę już podratować moją ekonomię jeszcze bardziej, dodając odpowiednie prowincje. Patrząc na force limity Osmana, to nic go nie zabolało to, co stracił. Dosłownie nic. Wreszcie się udało mieć sojusz z Mamelukiem. Ale czy to było warte? Mameluk zebrał niezły bęcki ostatnio, ale może za 15 lat będzie gotowy na wojnę z Osmanem kolejną. Co, on już Krym pierze? Ej, powiem wam, że ci kozacy na Moskwie to jest masakra. Patrzcie, ja już podbiłem praktycznie do 100% Army Tradition dzięki tym kozakom. No, możemy teraz zatkać Nogai na Reconquestie, co myślę, że będzie dość fajne tutaj, żeby zdobyć jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze. Nie wiem, czy oddam prowincję Great Hordzie, ale zobaczymy. Boże, naprawdę chciałbym wiedzieć, od czego zależy ta mechanika fortów. Wchodzę, siege'uję i nam się wszystko udaje. Nie wiem, czy to nie zależy od liczby żołnierzy tam w środku. Ktoś gdzieś widział? Dajcie znać w komentarzach. No i dobra, taki peace deal mnie tutaj zadowala. Trochę terytoriów odzyskanych, plus mnóstwo pieniążków na rozbudowę naszej gospodarki. Atakujemy teraz Uzbek i tutaj w zasadzie nawet 1000 golda możemy zebrać. No i kończymy tą wojnę. Nic nie bierzemy od nich, tylko i wyłącznie pieniążki. Fair trade? Ech, nie dadzą. Uzbek chce mi sprzedać za 300 golda tą prowincję. What the fuck? Ej. What the fuck? Bukara powstała. O mój Boże, trochę zrobałem. To jest sultanat, to już nie jest horda, to będzie mega stabilne, to będzie mega mocne. My tymczasem tutaj wzmacniamy po pierwsze trade w Nowogrodzie. To jest super ważne, żebyśmy mieli tutaj jak największe udziały, więc we wszystkich tych moich prowincjach z bonusem do handlu muszę postawić te budynki. Pasowałoby jeszcze zrobić wojnę z Polską o pieniądze, ale to nie byłaby łatwa wojna, więc na razie sobie to darujemy. Tym bardziej, że mamy za 6 lat wojnę z Osmanem i to musi być taka wojna instant, więc tak, no. Czekamy, zbieramy manpowera, szykujemy się na kolejną wojnę. Póki pamiętam, tu ustanówmy tutaj marchię zarówno z Bizancjum, jak i z Akunul. Kolejny doradca do morali, wyjebiście! Czy mi się wydaje, czy jak powstała Bukara, to mi się zresetowała agresywna ekspansja? Bo dopiero teraz zobaczyłem, jak ja dużo tych bojarów będę musiał za chwilę odpinać. Zobaczcie, jakie tutaj dobra konsumpcyjne. Nie lubię, jak takie coś jest. No nie powiem, military reform tuż przed wojną z Osmanem to jest spory fuks. Tak, oczywiście, że tylko i wyłącznie wojskowa. Bierzemy dzięki temu 9. militarną technologię, zmieniamy piechotę na już pike infantry, co powinno całkiem fajnie tutaj zadziałać i tak działa haufnice. Wojsko już desantujemy do Bizancjum, będzie chciał bardzo szybko zająć Konstantynopol. I w sumie rozwijamy dyplomatyczną tuż przed wojną z Osmanem. Mamy też dodatkowe morale tutaj rozwinięte. Ja jestem pełen optymizmu, ale to pewnie do wojny z Osmanem potem mi przejdzie. I w sumie naszego wolnego pana nie mam za bardzo gdzie wysłać. No to może do Bałtyku, żeby tutaj zbierać. No to, drodzy państwo, zaczynamy zabawę z Osmanem, podejście drugie. Będzie ostro. Generałów mamy też całkiem niezłych, wojska trochę overforce limitnąłem sobie, żeby zrobić najemników i żeby jak najszybciej zająć całe Bałkany. Tutaj mam zostawione wojsko na tyłach, żeby się zajęło Gazikund, bo mogłoby być dość kłopotliwe, tym bardziej, że Osman też zdobył tutaj prowincję od Krymu. Powiem szczerze, że liczę na to, że głównie Mameluk zbierze tutaj bęcki w tej wojnie. Uwielbiam po prostu bonus Osmana. Dopiero wszedł na ten fort, nawet jednego tiku nie było.
a zajmuje to 10 dni. Ogólnie jak patrzymy na liczby, to mam niby przewagę w piechocie i nawet w armatach. O, Mameluk spełnia swoją robotę bardzo dzielnie. Powiem wam, że chyba wszystkie wojska osmańskie są teraz po prostu u Mameluka. Jak on wyjdzie z tej wojny, nieźle nam powinien już poskoczyć Warsko. Zajęliśmy już całe Bałkany. Sinop też za chwilę zdobędziemy. No, muszę odbić moją marchię, no ale ona po to jest. Na razie przynajmniej. Ja nawet miesiąc nie minął, Konstantynopol odbili. No co za... Możemy już dopalić teraz Good Produce Modifier politykę, bo skończyłem właśnie idee ilościowe, co znacząco mi zwiększyło mój force limit. Protestant Reformation odpaliło się u cesarza oraz w Norwegii. Dość ciekawe. Mameluk, no... Wywhitepeace'ował, ale któż by się tego nie spodziewał. Na szczęście nadal mamy sojusz i będziemy mogli go w stanie wykorzystać w przyszłości. O, mamy szansę na Tristamarów na tronie. Piękny stack wipe osmańskiej armii. Udało nam się. Chociaż Węgry, tutaj coś im bardzo nie pykło. Mieliśmy podbijać ich prowincje, wtedy powinniśmy mieć tutaj dość więcej warscora. Uff, dobra, Węgry wyszły, nic złego się nie wydarzyło tak naprawdę dla nas. Dzięki temu zyskaliśmy jeszcze więcej warscora, tylko bałem się, że zerwą z nami sojusz. Na szczęście nie. No i możemy Konstantynopol sobie tutaj zabrać, plus dość sporo innych prowincji dla Bizancjum. Chociaż jeszcze spróbujemy zrobić Carpet Siege'a i zaraz zobaczymy, czy coś więcej zyskamy. Okej, okay, tak, musimy zakończyć tą wojnę, niestety. Mamy przejście już wtedy na drugą stronę, postawimy tutaj fort, żeby to tak szybko nie padało. I jednocześnie mamy dużo terytoriów dla Bizancjum. Koalicja nie jest groźna w sumie. No, straty są porównywalne tym razem. Konstantynopol, zwany Carogrodem, przekażmy Bizancjum, jak i tutaj tą prowincję. Bo pamiętajcie, że Bizancjum ma klejmy praktycznie na cały ten obszar, więc warto jest im oddawać te prowincje, tak jak oni robią te klejmy. Jest to bardzo fajne. Grand Province, Karasi. O Boże, ja to wziąłem dla siebie, o nie. To stąd mogłem wziąć troszeczkę więcej tej agresywnej ekspansji, no trudno. Po tej wojnie można stwierdzić, że Osman ma mniej wojska od nas. Ugh. Atakujemy Kwara Kundżul, żeby zdobyć tutaj jedną prowincję, Hishin Kaifę. Ona odblokuje wtedy misję Akunul praktycznie na całe Kwara Kundżul. Jako trzecią ideę bierzemy oczywiście religijne, tak jak mówiłem, żeby dostać jedyne słuszne casus belli. Nie powinno być to kłopotliwe w rozwoju. I wreszcie możemy to zrobić, utworzyć Rosję, na czym jak najbardziej mi zależy. I tak chcę mieć nowe tradycje i ambicje. Jakoś ogólnie do WCK wydają mi się lepsze te rosyjskie, zwłaszcza National Manpower Modifier, tu dodatkowe 33%, Core Creation Cost 10% mniej, agresywna mniejsza, możemy teraz już Syberię zacząć tutaj wysyłać i kolonizować, więc niedługo dotrzemy również do Mingu. Zwiększony limit naszego wojska 141 tysięcy. Wow! No i w zasadzie też stajemy się imperium, co też jest super ważne. I zobaczcie, jakie Kwara Kundżul dostało teraz klejmy. Jak te zdobędziemy, to dostajemy wtedy na południowe tutaj terytoria, to są chyba Iraku. Zróbmy teraz jeszcze przed wojną z Osmanem rundkę po Nogaju, Bukharze i innych takich, żeby tutaj zebrać pieniążki. Jak widzicie, pieniążki zebrane, lecimy dalej. Szykujemy się do wojny z Osmanem, która wybuchnie za 2 lata. Powinni na Rosji zrobić opcję trybutariusza, naprawdę cieszyłbym się z tego. Węgry chyba postanowiły popełnić samobójstwo, chociaż to może niekoniecznie. Regusa Siena, Otomas Salzburg. Atakują Regusę. No nie ukrywam, że za 2 lata będę miał tutaj wszystko, co ma Osman, więc... Oj, tak, będzie fajnie. Powiem, że nawet przyjemnie patrzy na to, jak Osman stackwipuje im te armie po kolei. Wychodzą takimi 20-tkami, on jednym z takim 70-tką. Ma na to wszystko wyrąbane. No to jest po prostu piękna sprawa. Dobra, no wracajmy dalej. Druga prowincja ta, Rewal. Kurkę, 9 golda to nie podczas wojny z Osmanem, potem. I on tak chodzi, że im czyści to wojsko. Ile już mają tego warscora? No, wygrywają nawet jeszcze. No ale Osman przyszedł, więc to się zaraz skończy. No dobra, no to lecimy z claimami. Jak widzicie, mamy ich naprawdę sporo, ale może jeszcze pójdziemy... O, tutaj, czekajcie, jakie to są te claimy? Wiem, że te misje są strasznie głupie. Na Reconquestie polećmy, resztę zdobędziemy normalnie. Serio? Ja te wszystkie tutaj prowincje od Osmana mogę potraktować z kolonializm Casus Belli? Nie zauważyłem tego wcześniej. Nawet nie wiecie, jakie to jest mocne.
Na początku jeszcze nie wzywam Mameluka, ale ogólnie go wezwiemy do tej wojny. Ej, zapomniałem, że nie ta armia miała iść tutaj na tyły. Naszych generałów nie mam już aż takich przekosmicznych, ale zawsze coś. Porty ostrzeliwujemy, trudno. Trzeba je jak najszybciej zdobyć i może wtedy wezwę Mameluka? Boże, tym się przyśniło, że go nie wzywałem. Przez sekundę myślałem, że to całe moje wojsko, a tu ja mam tylko 1000. I nagle co za baty zbieram? Uwierzycie, że za bitwę, w której było dosłownie 1000 mojego wojska, dostałem takie statystyki? To jest 1000 mojego wojska! Przecież to jest, można tak eksploitować jakoś w przyszłości. Nie, muszę to wykombinować. No zobaczcie, ten 1000 tu stał, ten 1000! O nie, proszę Osman, zrób to Osman, nie chcę zobaczyć tego Stackwipe'a. No Osman, flotę tu trzeba było dać, ty kretynie! No zobaczcie, ile wojska mógł tutaj stackwipe'ować Osman. No, tym razem na bank tutaj będzie stackwipe, zobaczcie. Nie ma po prostu opcji, żeby było inaczej. Do tego jeszcze od razu szturmuje Korfu, no nie. Co za Osman. Ja się tutaj w niego wbiłem na 3 minusach i oj, będzie wtopa. Chyba, nie no dobra, gdyby je te role. Albo wbijanie się na 3 minusach. No i w zasadzie teraz on ucieknie na tą wyspę i my go zablokujemy tutaj. Haha. O Jezus, ten głupi władca mi wszedł na tron. Super. Pretender też taki sobie, szczerze mówiąc. O Boże, ile estate'ów więcej mogę mieć? Taka zagwozdka. A co jak Burgundia się staje cesarzem? Chre i umiera. Kto dostaje ziemię? Wydaje mi się, że chyba Kastylia coś odziedziczyła przed sekundą. Albo przewidziałem, nie widziałem. No i możemy zakończyć tą wojnę. Odzyskujemy terytoria dla Bizancjum, zabieramy tutaj kolejne terytoria, które zaraz przekażemy potem Bizancjum. Daje mi to cholernie dużo koalicji, ale przetrwamy to. Teraz to muszę przekazać Bizancjum. A ja muszę zająć się dalej moimi claimami w sumie. Ale to już w kolejnym odcinku, bo dzisiaj to już wystarczająco dużo zrobiliśmy. Naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy, no, 3. Great Powerem na świecie. Nasz total income w tym momencie wynosi 61. Wojsk mamy 145 tysięcy limitu. Całkiem niezłych generałów. Idee, które rozwinąłem do tej pory, tak się prezentują. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!